W całej Polsce trwa nabór na ławników sądowych. Zgłosić swoją kandydaturę można tylko do końca czerwca. Kto może zostać ławnikiem, jakie uprawnienia ma ławnik i kto go wybiera? O tym Fatima Orlińska. Obecna kadencja ławników sądowych mija z końcem 2023 roku, dlatego do końca października gminy muszą wybrać nowych. Wszyscy zainteresowani mogą się zgłaszać do swojego urzędu gminy. Kandydat na ławnika musi zyskać poparcie przynajmniej 50 mieszkańców miasta, prezesa sądu lub organizacji pozarządowej. Kandydatem na ławnika może być osoba, która ukończyła 30 lat, ale nie ma jeszcze lat 70. Ta osoba zamieszkała w Gliwicach lub pracująca czy prowadząca działalność gospodarczą na terenie naszego miasta. Musi to być osoba o nieposzlakowanej opinii i nie może być to osoba, która jest zawodowo związana z wymiarem sprawiedliwości, no bo ławnicy to jest reprezentant społeczeństwa w wymiarze sprawiedliwości. Ponadto ławnikami nie mogą zostać radni gminy, powiatu i województwa, duchowni, funkcjonariusze policji czy służby więziennej. Kandydat na ławnika musi posiadać obywatelstwo polskie i wykształcenie co najmniej średnie. Ławnik może uczestniczyć w ciągu roku w 12 rozprawach, chyba że sprawa jest bardziej skomplikowana, wtedy może ich być więcej. Można powiedzieć tak, że ławnik uczestniczy w wydawaniu rozstrzygnięć na takich samych zasadach jak sędzia, no, czyli prosta sprawa, jeżeli w składzie jest dwóch ławników i sędzia, no to ławnicy mogą przegłosować sędziego, tak można powiedzieć. Ławnicy dostają dietę w wysokości 2,64% podstawy wynagrodzenia zasadniczego sędziego. Zainteresowani kandydaci dokumenty powinni dostarczyć do urzędu w swojej gminie, a o wyborze ławników decyduje w tajnym głosowaniu Rada Miasta.